Słuchowisko pod tytułem Czerwony kapturek. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła sobie dziewczynka. Pewnego dnia babcia uszyła jej czerwony płaszczyk z kapturem. Dziewczynce tak spodobał się ten płaszczyk, że nosiła go bez przerwy, prawie nigdy go nie zdejmowała. Dlatego wszyscy wokół zaczęli mówić na nią czerwony kapturek. Pewnego dnia mama zawołała czerwonego kapturka. Czerwony kapturku! Tak, mamo? Córeczko miła, proszę, byś babcię odwiedziła. Musisz szybko jej zanieść lekarstwa. Ja nie mogę zostawić gospodarstwa. Okej, mamo. Czerwony kapturek zabrał koszyk i wesoło ruszył w drogę, śpiewając sobie tak. Słoneczko grzeje, słowik się śmieje, przyjemnie wieje wiatr. Nazbieram szyszek, jagód, koszyczek, wezmę kamyczek, liść. I jeszcze wianek, mamie kochanej, cudowny ranek dam. O, jaka piękna sarenka, pogłaszczę ją sobie. O! Czerwony kapturek pobiegł za sarenką, zbaczając ze ścieżki. Weszła głęboko w las. Jak tu ciemno, trochę się boję. O nie, to wilk! Dokąd idziesz, dziewczynko? Do mojej babci. A gdzie ta babcia mieszka? Tam na końcu lasu. To może jeszcze pozbierasz babci kwiatki, będzie jej milej. Dobry pomysł. Idę pozbierać kwiatków. Ale tak naprawdę wilk oszukał czerwonego kapturka. Szybko wymyślił podstępny plan, żeby dziewczynka pozbierała kwiatki, a on w tym czasie pobiegnie szybko do domku babci, żeby ją zjeść, a potem na deser zjeść dziewczynkę. Kto tam? To ja! Czerwony kapturek! O, Wnusiu kochana, nie mogę ci otworzyć. Jestem bardzo słaba. Proszę, podnieś tam tylko skobelek, a drzwi otworzą się same. Dobrze, babciu. Ratunku, pomocy! Wilk pożarł babcię. Przebrał się w jej ubrania, założył jej czepek, położył się w łóżku, przykrył kołdrą i czekał spokojnie na czerwonego kapturka. Kto tam? To ja, czerwony kapturek. To wejdź proszę sama, bo leżę w łóżku i nie mogę wyjść. Otwórz sobie skobelek. Babciu, a dlaczego masz takie wielkie uszy? Żeby cię lepiej słyszeć. A dlaczego masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła lepiej przytulać. A czemu masz takie wielkie zęby? Żebym cię mógł zjeść. Wilk pożarł czerwonego kapturka. Nagle poczuł zmęczenie i postanowił skorzystać z łóżka babci i uciąć sobie drzemkę. Tymczasem nieopodal przechodził leśniczy. No, 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 no. Przez lasy, przez dąbrowy przemierzał gajowy i śpiewał sobie tak. O! Co to tak dziwnie chrapie? Głos dobiega z domku babci. Spojrzę przez okienko. Takie duże uszy? Takie duże łapy? O! To wilk! Ciekawe, co zrobił z babcią. Muszę szybko iść się z nim rozprawić. Leśniczy wszedł do domku. Szybko wziął nóż i rozpruł brzuch wilka.
brzucha wyskoczyły babcia i czerwony kapturek, całe i zdrowe. Leśniczy zaszył brzuch i pogonił wilka. Hurra! Jesteśmy wolne! Dziękujemy panu leśniczemu. Nie powinnam zbaczać tej ścieżki i obiecuję, że już zawsze będę słuchać mamy. W słuchowisku udział wzięli Zoja, Dawid, Łukasz, Małgorzata, Anita, Marceli,